Gortatowo w gminie Swarzędz. To tu mieszka zaginiona Natalia Panocha-Raczkiewicz. 39-latka po raz ostatni była widziana w piątek wieczorem. Od tego czasu nie ma po niej śladu, a pomimo upływających dni poszlak brak. Dziś minęła czwarta doba od ostatniego kontaktu z zaginioną kobietą. Wiemy, że ona w piątek kontaktowała się po południu ze swoją siostrą przez komunikator internetowy. Również korespondowała przy pomocy wiadomości. Wiemy także, że wieczorem wróciła do swojego domu, ponieważ tam jest jej samochód i część rzeczy osobistych. Jak wskazuje prywatny detektyw Marcin Szuba, 4 dni od zaginięcia to bardzo długo. Rzeczywiście upływający czas jakby nie wróży czegoś do końca dobrego, bo nie odezwała się, nie odezwał się nikt, zakładając, że mogła zostać w jakiś sposób uprowadzona. Policjanci rozpoczęli poszukiwania w sobotę. Tego dnia rano zaginięcie kobiety miał zgłosić jej mąż. To informacje od policji. Inne, powołując się na własne źródła, podaje Gazeta Wyborcza. Według naszych ustaleń policja pytała męża, który był w domu z 10-letnim synem, dlaczego nie zgłosił zaginięcia żony. Mężczyzna odpowiedział, że nie zwrócił uwagi na jej nieobecność, bo życiem żony się nie interesuje. 39-latka planowała rozwieść się z mężem. Policjanci dysponują wszystkimi szczegółami dotyczącymi tego, jaki tryb życia prowadziła, co się działo w ostatnim czasie w jej życiu, z kim się kontaktowała, o czym rozmawiała. Te wszystkie wiadomości mamy dokładnie pookreślane. Zdaniem detektywa najbardziej prawdopodobne są 2 scenariusze. Albo to jest świadome działanie jej, zaplanowane, że zostawia wszystko praktycznie tak, jakby było w porządku, albo ginie spod własnego domu. Policja nie przyjmuje obecnie żadnych hipotez. Mam tutaj na myśli podejście takie, że pani Natalia mogłaby chcieć zniknąć z życia swoich najbliższych i nikogo o tym nie poinformować. Absolutnie nie stawiamy tego typu hipotez, są one mało prawdopodobne. Służby przeszukują obecnie okolice Gortatowa, w tym Dolinę Cybiny. Policja zabezpieczyła monitoring z prywatnych posesji w pobliżu domu zaginionej. Poszukuje także kierowców przejeżdżających przez Gortatowo lub Swarzędz w nocy z piątku na sobotę. Szczególnie cenne mogą okazać się zapisy z kamerek samochodowych. To są szczegóły ważne, bo gdyby chciała gdzieś zginąć, to nie wierzę, żeby gdzieś komuś czegoś nie zasugerowała, może nie powiedziała wprost, ale jakby rzuciła taką myśl w powietrze. Natalia ma 39 lat, około 170 cm wzrostu, długie, ciemne blond włosy i niebieskie oczy. W chwili zaginięcia była ubrana w niebieskie dżinsowe spodnie, białą bluzkę i brązowe buty. Policja prosi o pomoc w jej odnalezieniu. Kontaktować można się z komisariatem w Swarzędzu pod widocznym teraz na ekranie numerem. Bartłomiej Lis, Puls Dnia.